Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Windbound. I dzisiaj będziemy rozbudowywać tę naszą cudowną tutaj tratwę. Widzicie, rzeczy nawet wrzucone do wody dalej zostają, w sensie porzucone przedmioty dalej zostają, dopóki nie zmienimy prawdopodobnie rozdziału. Mamy też bardzo dużą sakwę własną, więc jest super. Gdy zrobimy sobie taką samą sakwę za chwilę, drugą, żebyśmy mogli tam chować rzeczy na jachcie, też będzie mega super, ale na razie, jak widzicie, mamy miejsce, więc nie będę się na razie aż tak rzucał, chociaż fajnie byłoby tutaj dorzucić sobie drugą taką sakwę, żeby móc te przedmioty po prostu tutaj magazynować, póki mamy też miejsce tutaj w naszej głównej sakwie. No właśnie, ale też trzeba by upitolić tamtego kolegę. I ja sobie wymyśliłem to w taki sposób, że zanim zacznę rozbudowywać naszą cudowną tratwę, myślę, że zrobię sobie najlepszy łuk, jaki jest możliwy do zrobienia z tego, co na razie co widzę. Potężny i szybki dal dla doświadczonej łowczyni. Drewniany łuk z eleganckimi żłobieniami. Tak, tu mamy łuk z kija, mamy też jakiś tu łuk z kotorożca, ale wydaje mi się, że raczej zrobimy to. Tak, drewniany łuk ze... Dobra. I sobie zrobimy ten łuk i jego będziemy używać na razie, zamian potężny, szybki dal doświadczonej łowczyni, o właśnie. I teraz ja bym sobie jego tutaj właśnie gdzieś tutaj wrzucił, czyli tak, gruba trawa poleciałaby, wybrano podstawa strzała, wybrano by do sakwy, a to byśmy wzięli do trzymanych. Tak, i na razie ten łuk będziemy mieli i zobaczymy. W ogóle też nam przyszedł tutaj, nie wiem jak będziemy łowić teraz. Dobra, możemy zabrać jedno jedzenie i od razu drugiego będziemy robić. Wiadomo, zamieniamy żarcie, bo widzę, że też przyda nam się trochę więcej staminy do walki. Także no, tutaj tak jak mówię, no, z jedzeniem to raczej nie ma problemów. Tutaj możemy też w taki sposób zjeść, tak? O, tak, żeby szybko to ogarnąć, tylko to jedzenie też będzie wolno tutaj generować się. Będziemy chcieli sprytniej może bić się z tym kolegą. Pytanie brzmi, czy jestem w stanie gdzieś wejść na... Tylko on potrafi tu pluć, prawda? Więc on... Wejście na kamień... Nie wiem, czy nas będzie ratować przed jego języczkiem, ale możemy sprawdzić to. Jak raz oberwiemy, to będziemy wiedzieć. No i zobaczmy. Oj, oj. No powiem szczerze... Aha! Kamień powoduje, że jesteśmy kompletnie niego niewidoczni z tego, co tu widzę. Tak, tylko że na moc posępnego czerepu zapomniałem... Jesteśmy niewidoczni dla przeciwnika, jeśli stoimy na kamieniu. Realizm plus 50. Tylko nie mamy strzału, nie? Nie byłem przygotowany na to, że muszę mieć tutaj strzały gotowe. I to będę musiał w takim wypadku bardzo dużo tych strzałów w niego władować, więc zrobimy sobie z nich trochę. Nie mamy chyba kości? Żeby móc zrobić lepsze strzały? Nie pamiętam. No nie mówcie mi, że ja o Jezus Maria, zapatrzyłem się, co za lamer. Ale wiecie, że to można poprawić? W bardzo szybki, bardzo prosty sposób. Zrobiłem trzy włócznie. O nie, zrobiłem trzy włócznie, okej. Przepraszam was bardzo. Trzy włócznie z kija zamiast strzały. Kontynuuj. No to jest plus taki, że zawsze można zrezygnować sobie. Dobra, powróciłem. Skradam się na razie tutaj powoli na kamień, który jest ewidentnie kamieniem, który powoduje, że... O! A jednak mnie zobaczył. Tym razem. Oż ty! O ty, skubańcu! A jednak! No i mnie truje skubany, dobra. Okej, okay, nie jest tak łatwo teraz. Mam zrobione cztery strzały kamienne, ale chyba jest lepiej teraz. Dziab! Sobie od razu zmieniam łuk na drugi. Niech on tu przybędzie, to teraz dostanie kolejne obrażenia, ale widzę, że niekoniecznie chce przybyć. Ciemiężnik posępny. Dostał. Okej, okay. A i zniknął od razu. A wtedy miałem jakieś szczęście, że mi się udało go. Kurczę jednak. I zwykłe strzały, no dobra. A widzicie, zwykłe strzały jednak robią różnicę, prawda? Ale dobrze, może w głowę? O, w głowę chyba więcej. O, o, zmienił widok. Chyba w głowę rzeczywiście więcej obrywa. Dobra, jest ci mężnik posępny ubity. Very good, very good. Dobra, zobaczmy, co uda nam się w ogóle zebrać z tego. Z niego, zobaczymy, jak to wypada. Jednak wypadają czasami rzeczy, zobaczcie. Mamy tutaj dwie strzały z kościanym grotem, ale tylko dwie. Pięć strzał, skóra i żuchwa. No dobra, super. A kamień? O Jezu, kamienia nie potrzebuję. Po co ja wziąłem ten kamień? Zaraz będę go wyrzucał. Dobra, tak. Już po tym załadowaniu save'a oczywiście mi się zmarnowało, znaczy jedzenie, prawda, zostało jeszcze do zebrania. Także zabieram jedzenie i wrzucam jedzenie, tak jak poprzednio. I zaraz sobie też zjemy. No i teraz możemy sobie zacząć oczywiście też łazić przy okazji.
Dobra, jest, działa. Wszystko jest pięknie. Więc ja mam nadzieję, że zrespiły się również potworki, które zwisają z drzew. Ponieważ, jak dobrze pewnie wiecie i pamiętacie z poprzedniego materiału, te potworki były super. I fajnie byłoby je mieć, ponieważ one dają nam to, co jest w sumie bardzo istotne, czyli tę taką nić specyficzną, prawda? A za chwilę płyniemy na następną wyspę i będziemy na pewno zbierać surowców sporo, może jakąś na innej wyspie, bezpieczniejszej wyspie również sobie wykombinujemy coś takiego, że skaczący kolega. Chciałem trochę nad głową. O shit, straciłem dwie strzały już. Kurczę, skubańcu ty mały. Ciekawe, czy można zebrać strzałę, jak się gdzieś trafi w plener. Gdzie on jest? Biegł i zniknął? Okej, dobra, chyba zniknął. Marnowałem strzały. A tam sobie stoi. No właśnie, nie można zebrać strzał, które się... Bo ktoś mówił, że można zebrać strzały, które wpadną na ziemię, ale nie widzę, żeby tutaj dało radę. O! No, naprawdę? Nie trafiłem? Jak to się stało? Jak to się stało? No dobra. W każdym razie lepiej marnować takie strzały niż lepsze strzały, prawda? Niech on tego stanie się nie ruszy. Ubijemy go akurat. No dawaj, dawaj, chodź, chłopcze. Skubaniec. Dobra, gdzie są te gnidy z drzewa zwisające? Może one się nie respią, jak reszta. A dobra, zobaczcie, w ogóle na ziemi sobie już biegają. Co się strąciło i nie byłem to ja? Tak jest. Migaczek też trafiony. O to chodziło. Trzepotnik jeszcze. Dobra. Właśnie mamy te dużo takich dziwnych surowców. Ale dobra, najważniejsze dla mnie było to, żeby zebrać trochę puchu migaczka, bo to się przyda w przyszłości do robienia, prawda, tych bardziej zaawansowanych strzał. Do tego trzeba. Chyba, a czy zwykłe strzały też używały puchu migaczka? Chyba nie. Tylko te lepsze. A i też mówicie, że można jeść te tutaj trawy dziwne? Czekajcie. Co mają magiczne właściwości? Tu mamy co? Mamy morska lilia i co? Użyj. O, użyj. I co? Użyłem morskiej lilii? Nie, coś mi się dziwnego. Chyba mi się zaznaczył nożyk. Co się w ogóle wydarzyło? Upuść jest tylko. Upuść. Nie, no nie można tego używać. Ktoś mówił, pisał w komentarzach, że można to jeść. O ty! Dobra. Shit. Dlaczego nie mam mu włóczni w ręku? Nóż, łuk, płatków, łóż, łowczyni, metalowa włócznia. Jest, dobra. Gdzie on jest? Dobra, dziabnięty. Mordwabnik jeden się, kurczę, tutaj rzucił na mnie. Dobra, ale dobrze, bo te nici są ważne, także sami widzicie. Tu można po prostu spędzić czas na tej konkretnej wyspie. Czy w konkretnym miejscu kilka, poczekać chwilę i się zrespią. Co ciekawe, no ale nie wszystko się respi. A no, ale w sumie to ma sens, tak? Badele się nie respią, dlaczego miałyby się badele zrespić, nie? A inne rzeczy się respią. I gdzieś one tu biegały, czekajcie, no biegały gdzieś te typki i co? A, tam są. Okej, nie wiem, czy nie w tym samym miejscu, gdzie też pozbieramy rzeczy, które zostawiliśmy ostatnio. Zjem sobie przy okazji jeszcze rdzochomora. To nie jest muchomor. To jest rdzochomor. O, tu sobie biegają. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. O! Muszę uważać. Co jest? Dobra. Dobra, szczęście zasięg jest bardzo duży, więc można je tu bardzo szybko oporządzić. Wydaje mi się, że chyba spadł jednak z dwóch drzew, bo jest ich więcej niż cztery sztuki. Także zawsze spoko. Dobra, zbieramy. Zbieramy, to nie koniec jeszcze. No chodźcie, 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 no tu czekam. Z wielką chęcią. Trafiony. To jest dobre miejsce w ogóle. Oj! Znakomite miejsce. Nie widzę, co się dzieje w ogóle. No chodź. Chodź, 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 chodź. Myśmy dogryzł. Nie wiem, w co on się namierza w sumie. W co namierza... Co kara próbuje namierzyć. Dobra, dziabnięty. I ucieczka. Dobrze. I dziabnięty. I dziabnięty. I chyba wszystkie. Dobra, bardzo dobrze. Gites. O! Czy z niego nic nie wypadło? Ej! Z drugiego nic nie wypadło. I z trzeciego... O! Co jest? No i z żadnego nie wypadło nic? What?
Czyż zawsze coś wypada? Czyli co, one się zbagowały się, że niby już kiedy się pokonałem, już nie wyrzucą mi żadnego surowca? Ech! No po prostu... Nie mam słów. No nie mam słów. 21 traf mam już. O, tam widzę, że zlazło, spadło. Dobra, okej, wiecie co? Usuwam się stąd w takim wypadku. Płyniemy dalej. I ruszamy. Grę zapisałem. Na wszelki wypadek oczywiście, jak zawsze. Tam jest wyspa, którą znamy, czyli teoretycznie będziemy się wrócić chyba tutaj. Choć wiecie co, akurat tu mam wrażenie, że będzie łatwo wypłynąć, tylko wypłyniemy sobie z tej rafy, że nie ma żadnych tutaj skaczących małych dziadostw, krabików, czy co to tam było. Tak, muzyczka się już zaczęła, także tu tylko tu trzeba będzie pomanewrować trochę. No i mamy możliwości rozbudowy naszego jachtu, ale widzicie, to wszystko, o! To wszystko będzie wymagało od nas... Właśnie tej nici. My mamy nadzieję, że jeszcze jedna wyspa tego typu się tutaj gdzieś znajdzie. Będziemy chyba tutaj, nie? Tak, chyba tam nie byliśmy. Chyba tam warto będzie popłynąć. Jeszcze oczywiście, no, mamy maksymalnie napięty, bardzo dobrze, niech będzie. Maksymalnie napięty, ale minimalnie na łokcie. Tak właśnie. Dobra, chyba płynęliśmy tam na tej małej wysepce, ale chyba trzeba będzie wpłynąć znowu w te kamienie kolejne. Tu mamy zaliczone, ale to pewnie tych... Właśnie, to jest dziwne, tak? Walczę, znowu tylko nie spadły na mnie, tak? Faktycznie nie spadły na mnie te jedwabniki, czy jak to się nazywały, te dziadostwa. A ciekawy mnie chyba jednak ta wyspa bardziej, tutaj. Trochę pod wiatr, ale damy radę. Więc jedwabniki na mnie nie pospadały, czy pospadały od razu, same z siebie i już nie było z nich nic do zbierania, tak jakby były zbagowane, znowu, nie? Co jest smutne. Ale patrzcie, ta wyspa ma nad sobą chmurę burzową. Wydaje mi się, że ta chmura burza po prostu się przemieszcza, nie? Tak to wygląda. Tam naturalnie za tymi skałami jest przejście do rozdziału numer 4. Ale na razie tutaj mnie ta wyspa interesuje. Nie jest to wyspa z fioletowymi, co prawda, drzewami, ale... Ale jest to wyspa, na którą na pewno z chęcią dopłynę. Płynę szybko, więc moim zdaniem nie powinny mnie trafić te... O, właśnie te... Ale uniknąłem. Wydaje mi się, że ledwo, ale się udało. O, i teraz spokojnie dopływamy tutaj. Aj, zobaczcie, kto tutaj rezyduje. A, i tu też jest on. Co ciekawe, a mi się wydawało, że on będzie tylko i wyłącznie... Zapisujemy oczywiście. Że on będzie tylko i wyłącznie w jednym miejscu, to proszę. Potrzebuję więcej kości, więc teraz na pewno będę chciał niszczyć i miażdżyć już każdą istotę. Czy właśnie, nie wiem, czy nie powinniśmy byli popłynąć i tak w stare miejsce, żeby trochę kości pozbierać, bo nie mam kości na lepsze strzały. Więc na razie wydaje mi się, że weźmiemy sobie... Jakoś go z kamienia bym pocisnął, nie? Ale na razie weźmiemy sobie łuk udręki. Postaramy się go ominąć. Albo tam z góry może, właśnie z tego lasku? Zobaczymy, czy w ogóle jestem w stanie tutaj wejść. Chyba będę zjeżdżał. Tak. Więc chciał, nie chciał, powinienem wejść tam na górę gdzieś. Może uda się jakoś... tędy. Glinę sobie weźmiemy. Oczywiście przydałby się jeszcze piec, prawda, glinę. Ale w ogóle chciałbym zobaczyć, czy mogę na naszej łódce zrobić drugi pokład. I może to coś zmieni w moim podejściu. Dobra. Całkiem bezpieczne miejsce, moim zdaniem, na snajpowanie tego kolegi, tylko oczywiście... Czekajcie. Hopsa! Nawet sobie tutaj zapiszę. A co? Kto mi zabroni zapisywać w takim miejscu przed walką samą? Mam łuk od ręki. Mam inną strzałę. Co jest? O, coś się zepsuło. Wiecie co? Chciałem zmienić strzałę, jednocześnie... Coś się zepsuło. Jak chciałem zmienić. Dobra, oczywiście w głowę celujemy, nie? Ah! Nie wiem, czy akurat dostał tak, jakbym chciał, żeby dostał. Czuję, że niezbyt dostał tak, jakbym chciał, żeby dostał. Kurczę. No i typ uciekł. Nie wiedział, co go atakuje po prostu. Nie wiedział, jak do mnie podejść. Szkoda, bo wydawało mi się właśnie, że w głowę będę dostać... Ale widzę, że chyba w głowę rzeczywiście dostają większe obrażenia delikatnie. Ale jesteś teraz tak tam daleko, że ja nie wiem, jakie mam cię teraz trafić, kolego. Weź tu bliżej podejść. Może mi się uda go ubić tutaj? Trochę mi widział, ale niekoniecznie. Ale w głowę dostał teraz pięknie. Ale zostały mi ostatnie strzały. Tak właśnie.
Więc chciał, nie chciał, muszę zrobić sobie kolejne strzały. Co mamy tutaj? Peleryna całunu. No właśnie, mamy jeszcze takie rzeczy jak peleryny, ale tutaj mamy pancerz całunu. Wymaga to skóra ciemiężnika posępnego. Więc jak tego ubijemy, to zrobimy sobie chociaż jeszcze skóry. Tu mamy jeszcze hełm. Ale to tylko zmniejsza obrażenia z wysokości, także to nie jest jakieś powalające. Ale to mnie bardziej interesuje. Dobrze, ale no na początku strzały, tak? I zauważyłem, że mój podstawowy łuk nie tak bardzo nie różni się od łuku łowczyni, co jest bardzo dziwne. No zresztą sami zaraz zobaczycie, wybiorę sobie. W ogóle mam wybrany teraz łuk. Jak widzicie, łuk przodków. I proszę. I proszę, jakie zadaje obrażenia, nie? Także po co mi w ogóle łuk łowczyni było robić, skoro mam łuk, który zadaje podobne obrażenia? Koniec. Dziabnięty. Teraz pytanie, ile się uda odzyskać. O, ty w mordę. Jest. Gorsze obrażenia od upadku niż w The Long Dark, muszę powiedzieć. Tam schodziłem z jakiejś górki, której praktycznie w ogóle nie było i pamiętam, że miałem zwichniętą kostkę. Do dziś pamiętam ten evenement. No dobra, zobaczmy, ile strzał z niego wypadnie. Troszkę wypadło na szczęście. I co my tu mamy? 9 podstawowych strzał, także nieźle. I 2 strzały z kościanym grotem. Very good. To oznacza, że będziemy mogli sobie teraz zrobić... Co? Możemy sobie w końcu zrobić, czy nie możemy sobie zrobić? Możemy sobie zrobić pancerz całunu, tak? 2 na nić 2, puch migaczka 3. Istnieje mniejsze ryzyko swojej, ale to jest pancerz całunu. To jest peleryna całunu. W sumie wychodzi na to, że taki sam efekt, ale bardziej do mnie trafia pancerz. Tak? Jeszcze szybowiec możemy zrobić. Garbowana skóra, 2 na nić, kijek. Pancerz całunu zrobię. Bardziej do mnie trafia słowo pancerz niż... Peleryna. Dobra. I co, teraz możemy to jakoś wyekwipować? W sumie jest tutaj. O, jest. Pancerz całunu. Bardzo dobrze. Okej. Okay. I faktycznie zmieniliśmy swój wygląd. Jest jakiś pancerzyk, ale no właśnie. Mam nadzieję, że to jednak zmniejsza też trochę obrażenia, bo byłoby słabe, gdyby tak nie było. Dobra, my tu mamy gotowe mięso oczywiście. Wezmę 2 sztuki tego pieczonego mięsa. Nie wiem, ile będzie mi potrzebne. Czy ja tu coś chcę zostawić? Wydaje mi się, że są takie rzeczy, które warto by tu zostawić. Tu mamy jeszcze rogi, rogożce, ale na razie nie są nam potrzebne. Tu mam też te super strzały, które też na razie sobie zachowuję. I tak, pójdziemy zaraz sobie tutaj eksplorować. Żuchwa ciemiężnika posępnego na pewno jest rzeczą, które chcę zostawić. No właśnie. I teraz chciałbym zrobić tę lepszą sakwę. W ogóle, no właśnie, a jak się robiło lepszą sakwę? Na początku może zjem, żeby nie było wątpliwości. Jak się robiło tę lepszą sakwę? I co ona potrzebowała, ta palmowa sakwa? Nie, tutaj była ta sakwa ukrycia. Po co mi sakwa na zewnątrz? Garbowana skóra 2 jest potrzebna. Okej. Okay. Czy my nie mamy już garbowanej skóry kompletnie? I jedwabna nić znowu. Dużo jedwabnej nici do rzeczy jest potrzebna. Na przykład jakbyśmy musieli zrobić właśnie szybowe, też jedwabna nić jest potrzebna. A hełm, róg, kotorożca. Czy mamy jedna nić? Czy mamy róg kotorożca? Powinniśmy mieć nawet chyba razy 2. Zobaczmy, róg kotorożca jest. 2 sztuki, bardzo dobrze. A tam w ogóle jakaś skóra jeszcze, czekajcie, to jest surowa skóra. Okej, okay, to trzeba będzie ją przerobić na garbowaną skórę przy okazji. Czy tu jakaś skóra była? Nie, ale tutaj jest skóra ciemiężnika posępnego jeszcze jedna, ale to już mieliśmy. A mamy garbowaną skórę, no właśnie, mamy garbowaną skórę. Tu mamy jeszcze glinę do wrzucenia i mamy też kamienie do wrzucenia. Chociaż z kamieni na razie nic więcej potrzebnego nie mam. Ale myślę, że trzeba będzie tak, przede wszystkim znowu zrobić tę garbowaną skórę i pozabierać jednak rzeczy, które tutaj są. Rozpalić ognisko i tak trawę nazbieramy, mamy tych traw mega dużo. Tak. I trzeba będzie zrobić jeszcze jedną sakwę. Więc mam jeszcze jedną skórę do zrobienia, czy nie? Chyba, czekajcie, patrzę. Nie, jest tylko garbowana skóra jedna. A mieliśmy jeszcze co zrobić? Hełm jeszcze mieliśmy zrobić. Zrobimy hełm kociego szczęścia. Dziab. Te idzie są potrzebne, one spadają chyba tylko z tych tamtych różowych drzewek fioletowych. Dobra, mamy pancerz. Tak? Gdzie ten hełm jest w ogóle? Tutaj się na górę wrzucił, okej. To możemy też przerzucić to do sakwy, a tutaj przerzucić to do trzymanych, żeby mieć pod ręką. Dobra, a mamy też jakieś zaawansowane strzały, mamy 2 strzały kościane. Więcej byśmy mieli strzał kościany, gdybym mógł je rzeczywiście zrobić. Dobra, czy tu będziesz teraz skóra robić, tak? W porządku, patrzę jeszcze raz, nie mam żadnej skóry. Można iść i eksplorować i zobaczyć, co to się uda znaleźć. Może okazać się, że na przykład te małe grupowe ziomeczki, które spadają na ryj, to może ona jednak
spadają z każdego drzewa i nie tylko. Może nie tylko z drzewa, które widzieliśmy tamte fioletowe, tylko z każdego drzewka może spadają. Byłoby miło. A patrzcie, chyba tak jest. Widzicie? Rzeczywiście. Nie ma znaczenia, które drzewo. Bardzo dobrze, bo to oznacza liście. To oznacza nici. W każdym rodzaju. Dobra, okej, bardzo dobrze. Ale to chyba znaczy, że tam trzeba na początku strzelić z łuku, żeby je tutaj wywołać. What? Nie mówcie, że nie trafiłem. Dobra, jest. Okej. Jest mordwabnik i już atakuje jeden. Uskok. Ciap. Uskok. No dobra. Aj! Dlatego my z tyłu. Nie zauważyłem gościa. Dobra, jest. Po krzyku. Mam nadzieję, że z nich będą wypadać liny. Znaczy nici. Nici są mega ważne tutaj. Na razie wypadają. Bardzo dobrze. To mnie mocno cieszy. No dobra, czyli udało się. Lekko trafiony, ale nie ma tego złego. Ja mam nadzieję, że chociaż ten ciuch, który mamy jakośkolwiek, mimo że nie ma tego napisanego, może jakkolwiek zmniejsza nam obrażenie. Wydaje mi się, że fajnie by było, prawda? Zdecydowanie fajnie by było. Pytanie brzmi, czy mogę teraz na przykład sobie zjeść tego grzyba, żeby trochę zregenerować też zdrowie? Tak. Bardzo dobrze. No dobra, szukamy. O, i patrzcie, znowu jest. Bardzo dobrze. Ścinamy. No też podobno bardzo szybko niszczy się ta siekierka, ale mamy zapas surowców potrzebnych. Tak? Szybko niszczy się siekiera? No muszę powiedzieć, że no tak... Bardziej nam się włócznia powoli niszczy, a siekiera jeszcze jest na pierwszej z trzech kresek, więc nie jest najgorzej. A, ale ten łuk potrzebuje trochę czasu na naładowanie, żeby był perfekcyjnie. Taki wiecie. Żeby był trafny. Dobra, dziab. Dziab. Ops. Dobra. Szczęście się rozdzieliły. Czemu tu? Tu! A, właśnie. No, metalowa łuszcza znowu się pogorszyła jakością. Dobra, jest. Super. I to będą kolejne nici, na szczęście, mam nadzieję. A teraz wiecie co? Teraz by się przydały dziki. No teraz ja właśnie mam potrzebę rzeczywiście, kurczę, polowania na dziki, ponieważ z dzików wypadną skóry, wypadną inne rzeczy. Przede wszystkim ja kości chcę. Przede wszystkim chcę kości. O, proszę bardzo, mięso wypadło. Wreszcie. A, i zobaczcie. Tu jest bonus do życia, ale zobaczcie, znowu są te... Ej, dobra, narzekałem, że nici nie będzie za dużo. Już mamy trzecie miejsce na nici. Także już przestaję narzekać. Jest ich bardzo dużo tutaj, tych mordników, mordowabników. I unik. I unik. Bardzo dziwnie działa tutaj, moim zdaniem, to namierzanie. Rzeczywiście namierza rzeczywiście przeciwnika, ale w sumie ciężko powiedzieć, którego będę rzeczywiście chciał atakować w tym momencie. Dobra. Mordwabniki całkiem upierdzielone, jeszcze mam dużo mięsa z tego, więc mówię, no z jedzeniem naprawdę tutaj nie widzę problemów w tej grze. To już powtarzam któryś raz, ale wiem, że to była jedna z tych takich problemów, że za szybko się psują, ale też nawet widziałem ostatnio w komentarzu, że ktoś pisał, że chciałby bardziej grę poznawać, bardziej się nią tutaj pobawić, poeksplorować, a tu ciągle ona jest głodna i ciągle jest głodna. Ale to wystarczy sobie zrobić po prostu zapas dziczyzny, postawić sobie na jachcie, kurczę, ognisko i mamy to, no. I nie jest to duży problem. Tak jest. W końcu więcej zdrowia niż tylko w sumie zbędnych mi na razie tych, jak one się nazywają. Trawa zawsze się przyda. Trawę warto zbierać zawsze. Niż to ciągle te kryształki, tak? Może znowu trafimy na jakieś mordaczki. Mordeczki są jeszcze jakieś tutaj gdzieś? Na razie nie widzę, na razie dotarliśmy gdzieś na ładny szczyt, zaraz zobaczymy, co tam będzie. Może w przyszłości dowiemy się, jak używać tej całej lilii i całych wszystkich innych rzeczy, żeby móc robić z nich fajne jakieś mikstury może? Albo coś, a może faktycznie potrzebuje na przykład zobaczyć, no bo ten gliniany piecyk zbudować, może da się zbudować tego więcej. A jak nie, to postawimy prawdopodobnie drugi. Postawimy drugi, o, trzepotników 20 to mam, będę miał max, to już wystarczy. Postawimy drugi piekarnik. Piecyk, dobra. Bije migaczka, bo oczywiście będę potrzebował z niego, jak znam życie, więcej surowców. Przede wszystkim to, czego bardzo chcę od niego, czyli te piórka, które się w sumie przydają w różnych momentach. Więc dobrze, jest. A ja go odewziąłem zamiast jeść. Dobra, ale możemy wziąć, bo jesteś w sumie najedzeni, także w sumie dobrze się stało. Ale lili chyba nie mamy 20 jeszcze.
A bardzo ładne miejsce ogólnie. Ciekawe, czy jeszcze jakaś menda tutaj żyje, bo tutaj mamy taki... Ale widać, taki rodzaj lasu jest taki gruby las, taki gęsty. O, może to jest odpowiednie słowo. Gęsty las. Kijki na pewno się przydadzą też, bo z nich przede wszystkim strzały się robi. A widzę, że tu będziemy głównie bawić się. Właśnie, ale też mi się wydaje, że można do tego gościa po prostu podejść. Zresztą nie przeszkadza mi, to mogę też wykopać. A, zobaczcie. Szczątki. Czyli mamy tutaj... Może jakiś kolejny kamień zdobędziemy fajny. Mamy tutaj miejsce, gdzie będą szczątki, więc będą też pewnie urny, czy te, jak one nam się nazywają. Nie urny, tylko dzbany. Na pewno będą jakieś dzbany. O! Tam może coś jeszcze będzie ciekawego. Zobaczmy, co w środku. Zwykle są to fragmenty, ale czasami można znaleźć, jakoś można włócznie nawet trafić. Ja teraz używam włóczni żelaznej, dlatego że wypadła mi ze środka, tak? No. O! Dobra. Czas na kolejną bitwę. Coraz mniej mam... A właśnie, jak strzelam w to oczywiście tracę te strzały. A dzięki temu powoduje, że... No tu faktycznie się pojawiają. Dobra, i unik. I dziab. Dobra. Mordwabniki, gdzie jesteście jeszcze? Podoba mi się to, że nazwy polskie rzeczywiście są polskie, nie? Więc było, widać było, że to zostało przetłumaczone poprawnie. Dobra, no i zbieramy nicie. No to myślę, że nici będzie mieli naprawdę mega dużo. I faktycznie będzie można pokusić się o rozbudowę jeszcze trochę naszej... łajby, tak? Myśliwi powrócili z ekspedycji, ale nie chcą z nikim rozmawiać, kapłan Łuka, patrząc na ich zdobycze rozłożone w piasku. Okej, ale wygląda tak, jakby tutaj rzeczywiście było coś ważnego. Takie miejsce dość ładne. 50 fragmentów, plus 5 fragmentów, plus... Czyli łącznie 60 fragmentów było tutaj tylko. Aż myślałem, że będzie coś unikalnego, jakiś przedmiot tajny, tajemny. Ale nie, a przynajmniej jeszcze nie, bo jeszcze nie zwiedziliśmy całej wyspy, to jeszcze nie jest jej koniec. Pytanie brzmi, czy to jest... To nie jest miejsce chyba... Wiecie co, chyba przyda mi się zrobić trochę strzał przy okazji. To nie jest miejsce, gdzie rezydują te... Gdzie jest ta wieża, nie? To nie jest ten rodzaj wyspy. Ale jest mimo wszystko duża, trzeba przyznać. Dzień dobry. Chodźcie, chodźcie. Potrzebuję waszych nici. O ty! O ty! O ty! O, trzy mnie trafiły. O, skubane. Dobra. Unik! Nie zdążyłem uniknąć. Tym razem chyba, widzicie, dużo razy oberwałem. A to dlatego też, że... Oż ty! O kurcze, ile razy mnie trafili. Widzicie? A tak zawsze bez problemu się z nimi walczyło, ale wystarczy raz troszkę nie do końca ogarniać i proszę bardzo, i non-stop ktoś gdzieś mnie rypnął, ale zaraz coś zjemy. Mamy jeszcze w ogóle coś do jedzenia? Mamy delikatnie przypieczone mięso. Zjemy delikatnie przypieczone mięso od razu. Okej. I to już jest koniec, tak? Doszliśmy do samego końca. I teraz tylko pytanie, czy tu rzeczywiście można by... zbudować to coś do latania tylko po to, żeby wrócić szybciej do łajby, ale myślę, że łajba jest w ogóle po drugiej stronie. Także średnio. Właśnie trochę mnie boli też, że na samym szczycie, patrzcie ile przeszliśmy drogi, no teoretycznie nie ma nic takiego epickiego, tak? Że nic tutaj, 50 kryształów, także nawet żadnego klejnotu, spodziewałem się jakiegoś klejnotu. Mały kawałek surowego mięsa się pogorszył. Dobra, to wracam na łajbę. Zobaczcie to. Widzę, że tutaj została moja strzała. Ciekawe, czy mogę ją odzyskać. To jest tylko strzała, tak? Ale chyba nie odzyskam jej. A w sumie trochę szkoda. Chociaż, kurczę, może. Zastanawiam, czy mogę stamtąd skoczyć. Ale widzę, że ona nie chce skakać z tego drzewa w ogóle już. O, dobra. Nie mogę jej wziąć. Może to po prostu jest animacja, która się zatrzymała tam na tym worku. Ciekawe, czy... O! O! A wy co tu robicie? Ja się nie spodziewałem. Mordwabniki jeszcze. Ciekawe, czy to są te mordwabniki, które się zregenerowały tylko po to, żebym powiedzieć: nie mamy już dla ciebie surowca. O kurczę, metalowa włócznia za chwilę się zniszczy. Zniszczono! Metalowa włócznia! O-o! A jednak zobaczcie, nicie wylatują. Zniszczyła się metalowa włócznia. Ale pytanie brzmi, czy... Bo my teraz ciekawi. Czy ja mogłem naprawiać przedmioty? Nie znam jeszcze możliwości naprawy przedmiotów, prawda? Może w przyszłości da się naprawiać przedmioty. Ale zniszczyła mi się włócznia, także...
Mogę zrobić sobie... Nawet kościanej na razie nie zrobię, co jest ciekawe. Czeka mnie powrót do zwykłej włóczni na razie. I muszę mieć włócznię jakokolwiek. Bo sami zobaczcie, że... no właśnie, włócznia z kościanym grotem wymaga... Jeszcze garbowanej skóry przy okazji i kości, a nie mam w ogóle kości. W ogóle, ani jednej. Wychodzi na to, że muszę zrobić... O! O kurcze. Ten skąd się tu znalazł? Dziab. Na szczęście dość na jednego hita schodzi przy tej włóczni, ale widzę, że się znowu zregenerowały. No dobra. I znowu mięso. Okej, ale nie wiem, czy ja już chcę te nici. Minął dzień, więc może dlatego mnie atakują. Bo się respią na nowo. Ale co ciekawe, od razu na ziemi. Już nie respią się w tych swoich gniazdkach. A i kolega też jest. Też jest. Ale wiecie co? No biorąc pod uwagę fakt, że ubiłem kilku... No nie czuję potrzeby, żeby jeszcze jednego bić. Ubiłem ich kilku. Jak będę bardzo potrzebował, to wiem, gdzie przypłynąć jeszcze, gdzie zebrać. Jeszcze glinę wezmę, jeszcze liść palmowy wezmę. Liście palmy mam tylko 8, ale chyba mam też zapas na statku. Ale zawsze, kurczę, przed wejściem musi ten koleś rezać, ale on raczej nie stanowi do nas problemu, gdybyśmy musieli się rozbudować. Oczywiście taktycznie zrobimy zapis. I przy okazji jeszcze zrobimy rzeczy, które należałoby zrobić na pokładzie. I pozbierać wszystko, co tu jest. I zacząć wrzucać mięso też przy okazji, bo mamy tego mięsa bardzo dużo, żeby ono się nie zepsuło. No właśnie. Jeszcze mamy jagodę, zaraz ją zjemy, bo nie ma sensu, żeby ona tutaj sobie leżała. I zaraz przygotujemy się do sprawdzenia, czy jest sens rozbudować jeszcze bardziej jak, czy może warto by zamieniać rzeczy, tylko to trzeba wszystko by porozbierać na nowo. Zabieramy to i wrzucamy jeszcze jedno mięso. No właśnie, ale teraz jeszcze jedną chcę zobaczyć rzecz. Czy ja mogę sobie zbudować drugi piec? Na przykład z jednej strony mieć ognisko, a z drugiej strony mieć piec. Zobaczmy. Solidna sakwa. Możemy zrobić solidną sakwę, bo mam garbowaną skórę i mielibyśmy miejsce na wrzucanie kolejnych rzeczy. Myślę, nawet to trzeba będzie zrobić za chwilę i pobawić się trochę w przerzucanie surowców. Wiecie co, no od razu zrobię to. Dobra, to mi się wydaje, że będzie potrzebne, tak czy siak. Tak jest. Oj, tego nie spadaj mi do wody. Halo. Dobra, czyli tak, gdzieś tu mamy malutką sakwę. Więc, o jest, dobra, to jest zabawa taka, że ja zrobię to na szybko, tak, bo to trzeba upuścić sakwę. Jeszcze zjem to. O, patrzcie, drewniany pokład i, tak można rozbudowywać, zobaczcie, na boki. Tylko, że tam mamy kadłub, ale w razie czego, zobaczcie, możemy kadłub dalej zrobić dłuższy jacht, na przykład. Albo, no właśnie, jak dłuższy jak jest spoko, albo zebrać pokład, znaczy zniszczyć jedną część pokładu, zebrać wszystko, co tam jest i na przykład poszerzyć go lekko w prawo, żeby był bardziej szerszy, wydaje mi się, że to będzie inteligentniejsze, bardziej rozszerzyć go w prawo i drugi żagiel na przykład jeszcze postawić, niż bawić się w inne rzeczy, ale jeszcze chcę zobaczyć, czy jestem w stanie miejsce na sakwę, bambusowe kolce, a gdzie jest ognisko? Jest. Potrzebujemy kamienia. Już zbudowałem, zamieniłem sakwę, tak? Już mam, zobaczcie, większą sakwę tutaj też. Kamień. Czyli na kamień będzie czasami potrzebny do rozbudowy. I teraz tak. Ognisko. Czy mogę drugie ognisko gdzieś postawić? No i zobaczcie, że nie mogę. Czyli gdybym chciał, musiałbym rozbudować się bardziej w prawo, żebym mógł cokolwiek tutaj postawić, prawda? Ale też jeszcze jest taki problem, jak ja mam upuścić sakwę, żeby móc rozebrać to. No tu mamy... Ja bym chciał rozebrać teraz, wiecie, przedmioty w sakwie zdjąć, zabrać. Chyba, że je rzeczywiście zabić. Co? Nawet zrobimy tak. O, zabieramy te rzeczy. O, na razie. I jest sakwa pusta. I teraz zobaczymy, co się stanie, jeżeli ja użyję... Co to jest to? Galion kotorożca wytwarza pole błyskawic. A gdzie to mogę ustawić? Czekajcie, gdzie ja to mogę ustawić? A tutaj mogę na przykład postawić. Ale mega. Ja chcę to. Dobra, zróbmy to. Po tej, wiecie, po lewej stronie to wytworzyłem. O, jest galion kotorożca. Mogłem to zrobić na drewnianej części, ale... Byłem ciekawy, jak to działa. Ale to jest piękne. Ładnie to wygląda, muszę powiedzieć. Bardzo ładnie. Czy mamy tam jeszcze coś do robienia? Mamy jeszcze 2 surowe mięsa, teoretycznie. Mamy tego za dużo, to, wiecie co? Mamy tego za dużo. Tylko tu będziemy mieli upieczone, będziemy mieli co jeść. Będziemy się mieli czym odżywiać, także z jedzeniem w ogóle nie ma problemów. Mamy też aż nadmiar tego jedzenia. Kto będzie sobie na tym ognisku tutaj na razie spędzał czas. A my spróbujmy zrobić taki manewr, czyli będziemy chcieli przede wszystkim
Czekajcie. Tutaj chcę to rozbierz. I czemu nie mogę tego rozebrać? W ogóle tu nie mogę rozbierać tych rzeczy. Czemu nie mogę ich rozbierać? A nie, może to na czerwone zaznaczone, ale to się da rozebrać. Tam sakwę tracimy teoretycznie, co nie jest problemem. Może... O, jak ona wchodzi. No zobaczmy, tak? Bo muszę rozebrać kotwicę w takim wypadku. Tak, i chyba czerwone to jest, żeby rozebrać rzeczy. Kotwica rozebrana i zobaczcie, mamy rzeczy zebrane. Okej. Dalej. Rozbieramy... To i ciekawe, czy sakwa wyskoczy. Zaraz zobaczymy, czy sakwę tracimy. Sakwa wyskakuje, very good. Pomyślane, dobrze. Lecimy dalej, rozbierz. I teraz rozbieramy kadłub z bambusa i chcemy postawić tutaj za chwilę nowe rzeczy. Dobra. Mamy linę i teraz chcemy zrobić bambus. Drewniany pokład wymaga drewna. Co się stało z tym drewnem, skoro mieliśmy drewno? Ej, to jest dziwne. Mieliśmy drewno i nie mamy drewna? Czekajcie, może w sakwę wrzuciłem jakąś. Czekajcie, skąd? Jezu, niemożliwe, ja być może to drewno użyłem na to dziadostwo. Nie popychaj, nie to. O nie, czy ja to naprawdę zrobiłem? Czy ja to użyłem? Wymaga drewno 2, orzesz w ryj. Drewniany pancerz kadłuba. No dobra, to drewniane kolce kadłuba, lina z trawy, miejsce na sakwę. Wiecie co? Czy to oznacza, że jednak nie mogę zbudować kadłub z trawy, kadłub z bambusa, kadłub z drewna? Mogę na razie zrobić kadłub z drewna, bo nie mogę zrobić na razie pokładu z drewna, ale mogę zrobić kadłub z drewna. Ale potem potrzebuję do pokładu aż 4 drewna są potrzebne. No dobra. Zadziała to? Czemu nie mogę tego postawić tutaj? A powinienem, nie? Móc dorzucić kadłub z drewna, dobra, nie. To... kadłub z bambusu? Też nie? No to jest ciekawe. O! O kurcze, ja mogę wydłużać te płozy! W taki sposób. No dobra, ale dlaczego nie chce mi to tutaj postawić się? Bo co, bo jest przewrócone? O! To jest ciekawe. Tutaj chcę to umieścić. A, dobra, jest, zobaczcie, jest. Tylko muszę to... Dobra. To pewnie wyskoczy jak porąbane za chwilę. Jak najbardziej. No dobra. Wróciliśmy do punktu wyjścia w sumie. Niestety, ponieważ zabrakło mi drewna. Ponieważ użyłem drewna na jakiejś głupocie. No, moja wina. Czyli potrzebujemy przynajmniej 7 sztuk drewna, żeby móc zrobić to, co chcemy zrobić. A kotwicę i tak trzeba będzie na nowo postawić. Dobra. To ja to robię szybko i ruszamy w drogę. O, zobaczcie. Patrzcie, widzieliście, co to się w ogóle wydarzyło? Te kraby są niszczone przez mój róg kotorożca. I to jest naprawdę super, bo teraz jak kraby będą wyskakiwały, to możemy je po prostu dźwięknąć. Ale my możemy wydłużać naszą łajbę, ale ja jednak mam w planach ją na chwilę poszerzyć o jeden pokład. Tylko do tego potrzebuję drewna. I to łącznie 7 sztuk, żeby zrobić z 4 desek pokład, a z 3 desek zrobić już drewnianą płozę, żeby była bardziej też odporna, tak? Więc tego drewna potrzebujemy naprawdę mega dużo. O dziwo. Ale na pewno będziemy odwiedzać jeszcze wyspy, na których byliśmy teraz, nie? Tutaj mam akurat taką jedną wysepkę, widzicie, że dopłynąłem akurat do niej. A, i to, oj, co ciekawe, ta mała, malutka wysepka właśnie ma to, czego szukamy, czyli miejsce, gdzie możemy włączyć... O, widzę, że tam będzie walka też. Mamy rzeczy, które pozwolą nam włączyć... Znowu tutaj... Kolejną część... naszej. No na górze mamy do włączenia, prawda, pierścień, czy tak tam się nazywało. Pytanie brzmi, czy są jeszcze jakieś wyspy, których nie znamy? Tak patrzę na mapkę i tak, no, powinny być jeszcze, nie? Oprócz oczywiście tej, która... oprócz tej, która jest... wyspą wyjściową. Wyspą, która pozwoli nam przenieść się dalej, ale tutaj w ogóle nie widzę chyba miejsc, gdzie będą kije. Na pewno będziemy jeszcze walczyć z tymi małymi menelami, które dają nam nici! O, spadłem. Jestem na szczycie. Wchodzę w interakcję. 1905. Jak jakiś rok, kurczę, nie wiem. Przed wybuchem I wojny światowej. W ogóle fajny ciuch mamy ogólnie, tylko no... Trochę przed upadkiem chroni, czy coś. Duchy opuszczają zaświaty, aby nas nawiedzać. O co walczymy? Dobre pytanie, o co walczymy. Ale możemy już w razie czego, gdybyśmy chcieli... Suru do czwartej wyspy, prawda? Ale my nie chcemy jeszcze na czwarty rozdział. Znaczy, zrobimy to w następnym odcinku. No właśnie, w następnym odcinku.
Przepraszam, w następnym odcinku. No wychodzi na to, że ja jestem dalej zaciekawiony, tak, co jest dalej. Myślałem, że to skończę już serię i tyle, ale póki poznaje się te nowości, to się chce grać. No nie wiem, czy wam chce się wam się oglądać? Dajcie mi znać w komentarzach. Bo ogólnie, nie wiem po co to jadłem. Będę chciał zebrać to. Gruba trawa, no właśnie. I zaczynamy teraz znowu przywoływać koleżanki, to też szybko się nimi tutaj zajmę. Tak, wyszło na to, że oprócz tego, że powalczyliśmy trochę, nic więcej nie było na tej wyspie. Więc powalczyliśmy, zrobiliśmy swoje i możemy odpływać. Patrzę, mam na nagraniu 55 minut już nagrywam. Jakieś tam robiłem delikatne przerwy, jeszcze może byśmy chociaż znaleźli jakąś wyspę, co wy na to? No my po prostu ciekawi, co jeszcze uda nam się znaleźć. Więc spróbujmy. Bo oczywiście pogorszenie stanu mięsa, naturalnie, wiadomo. Musielibyśmy gdzieś odpłynąć. Nawet o, patrzcie, jak atakują ryby, widzicie? Nawet ryby atakuje. I w ten sposób mogę sobie bez problemu ryby nafarmić też. Nie będę mieć problemu z jedzeniem. Jak to wygląda na mapce? No właśnie, wygląda na to, że może jeszcze jakaś wyspa powinna być tu, jak teraz byśmy skręcili lekko w lewo. I na to liczę. Oczywiście puszczamy trochę żagiel, żeby móc tutaj ładnie... No wydaje mi się, że w tej przestrzeni powinna być jeszcze jakaś wyspa. A jeżeli nie, no to musimy popłynąć na wyspę, na której byliśmy, bo tam na pewno nie zebraliśmy wszystkich... wszystkich desek. Czy ktoś z was kiedyś trafił na coś takiego w wodzie, że zaczyna tam błyszczeć? I szczerze powiedziawszy, jeśli dobrze pamiętam... O, tu mamy już inny wiatr troszkę. Szczerze powiedziawszy, pamiętam, że... to trzeba było jakoś nurkować? O, nie zapisałem gry w ogóle, to było niemądre. No ale na razie lecimy. Wiatr się zmienia. I tutaj jest takie miejsce w wodzie, które niby powinno być jakimś sekretem, ale bardzo ciężko jest to zdobyć. Zaraz zresztą zobaczycie, jak tam dopłynę. Zmienimy też hals. Tak, i to jest chyba wyspa, na której nas nie było, ewidentnie. O, i zniknęło. Ale tam coś jest, nie? No widzicie? Jest coś. Ale teraz nie mam pojęcia, jak sobie z tym radzić. Zawsze jak skakuję do wody, to mi mówi, że nic nie mogę z tym zrobić. Więc zakładam, że to jest coś, co na razie jest dla mnie nie do zdobycia. Może, nie wiem, może w przyszłości da się jakiś sprzęt do nurkowania zdobyć. Jeżeli wiecie, co z tym robić, to możecie mi powiedzieć, czy to się, czy jak do tego podejść. Może bez starać się bez żadnych spoilerów za dużych, ale po prostu mniej więcej powiedzieć, co ja mogę, czy ja mogę już to w tym momencie zdobyć. Czy ja to jakoś muszę w to strzelić, rzucić się, wędkę wynaleźć, czy cokolwiek. Bardzo mi się nie podoba to, że tutaj takie chmury są nade mną, mimo że słońce tam jeszcze bije, ale zobaczcie, no. Wygląda jak to jakieś oko cyklonu się tutaj tworzyło i to rzeczywiście zaczyna padać i chyba zacznie grzmieć. Byłoby smutne, gdyby się nagle... Oj. No właśnie, uderzyliśmy. Byłoby smutne, gdyby okazało się, że ja na przykład stracę łódkę, bo walnie we mnie piorun. Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle z tym. No właśnie, to potem było zwolnić. To muszę mocno... Aha! Nie no, fajnie, że to dotknąłem, nie? Na pewno to dotknąłem. Tak, jakiś cyklon przybył. Tu trzeba uważać. Teraz musimy ponaprawiać rzeczy, bo coś czuję, że naprawy będą musiały zajść. Tak, dobijmy chociaż do brzegu, bezpiecznie. No, jakaś malutka wysepka jest, kurka. Ale widzę, że jest patyk. Dobra, widzę dwa patyki z drewnem. Zawsze coś, oczywiście zanim cokolwiek. Zobaczmy, co się stało. Naprawić chcę. Rozbierz, napraw. Zobaczmy. To wymaga bambusa, żeby naprawić. Okej. Okay. No to naprawię od razu, nie będę się zastanawiał. Czy coś jeszcze jest do naprawy tutaj? Dziwne, że od razu wychodzi z trybu naprawy. Tu mamy 100%. 100%, bo to chwilę, za chwilę. Wiecie co, a co by się stało, gdybym to rozebrał i jeszcze raz budował? Wiecie co, to może by okazało się, że nie marnowałbym surowca wtedy. To byłoby ciekawe. No dobra, moi drodzy, zatem... jesteśmy na nowej wyspie, na której oczywiście będę zbierał standardowe przedmioty. O, jej! Dobra, czekaj, to są 3 deski do zdobycia, tak? Widzę, że to chyba 3 drzewa. Drewno 4. A nam teoretycznie jest potrzebne drewno... łącznie. To drewno... drewno 7. Żebyśmy mogli zacząć przebudowywać naszą... tratwę troszkę. No chyba, że postanowimy tego dodać pokład i z powrotem bambusową płozę dodamy. No mamy 2030 fragmentów. No a może jednak źle widziałem i się okaże, że tu jednak będą 4. Te. 4 pięki, już wydaje mi się, że są tylko 3. Więc moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka. Są 3, ale może jest więcej jeszcze. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco oczywiście. Ja wam dziękuję serdecznie za kolejny odcinek Windbound, no i wygląda na to, że jeszcze będziemy do gry wracać.
Premiery teraz jakieś się szykują mocne, więc zobaczymy, czy kiedy będzie, ale być może uda się jeszcze zmieścić nawet odcinek za dwa dni. Zobaczcie sobie w harmonogramie, jak ja to będę rozplanowywał. Do końca zobaczymy tylko tę wyspę. Tyle trawy, ile będziemy w stanie zebrać, to zbierzemy. I tu chyba nic już nie ma, chociaż wygląda na to, jakby tutaj mogło coś być. Albo na górze mogłoby coś być, nie? Bo tak wygląda, jakby tu można było wskoczyć. Fajnie by było, gdyby na takich właśnie skałkach coś można było znaleźć, ale sami widzicie, że jednak nie. Więc to ode mnie tyle. Mamy w tym momencie, zobaczcie, desek 6, potrzebujemy 7, żeby wszystko zrobić, ale możemy wreszcie go drewniany pokład postawić obok, jakoś to poprzesuwać teoretycznie. Ale myślę, że jak już będę chciał się zabrać za to przesuwanie, to nie będzie mi się chciało jeszcze raz budować bambusa, tylko po to, żeby za chwilę tego bambusa znowu, prawda, zbierać, tak? Więc 30 liści palmy też całkiem spoko. Trzymajcie się, Wielka Piona, i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Cześć!